Jurek Liber, od 32 lat organista parafii Matki Bożej Niepokalanej. Nieznany wszystkim, bo siedzę w miejscu, gdzie rzadko ktoś zagląda. Natomiast prywatnie żona Elżbieta, od 35 lat, dwóch synów, trzech wnuków. Mam najlepsze wnuki na świecie. Historia moja z kościołem, z organami, z klawiaturą, można powiedzieć, zaczęła się jeszcze, kiedy chodziłem do szkoły podstawowej. Jako że mieszkałem w parafii świętej Heleny, obecnej parafii świętej Heleny, która wcześniej była rektoratem parafii świętej Małgorzaty, po pierwszej komunii wkroczyłem w grono ministrantów. No jak wkroczyłem w to grono zorganizowanej obrazy boskiej, wywąchał mnie, można tak powiedzieć, organista tamtejszej parafii, a mój dobroczyńca wielki, o którym muszę wspomnieć, bo to jest początek moich zmagań z tą posługą, pan Kazimierz Plewa, organista bazyliki. Człowiek, który zawsze był wzorem nie tylko perfekcji, ale wzorem człowieka. Grałem, ćwiczyłem. Pan Kazimierz udzielał jakichś rad, porad, które starałem się wcielać w życie. Słuchałem przede wszystkim jego harmonii, słuchałem tego, w jaki sposób gra i starałem się go w jak najwierniejszy sposób naśladować. W pewnym momencie w parafii świętej Heleny zaczęła się budowa kościoła, gdzie świętej już dzisiaj pamięci ksiądz Jan Pancerz poprosił mnie o to, żebym poprowadził śpiew i grał na tych nabożeństwach. Przyszedł rok 90. Zacząłem pracę w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu i wtedy kościółkiem, można powiedzieć, parafialnym tutaj była już kaplica Matki Boskiej Fatimskiej. Natomiast w szkole był taki zwyczaj, że klasy przychodziły tutaj pomagać przy budowie kościoła. Z jedną z klas, jako opieka, przyszedłem tutaj na plac budowy. No oczywiście wszystko szło po mojej myśli. Dzień zbliżał się do końca, gdy nagle przede mną stanął ksiądz Zenon Rogoziewicz. Mówi: dobrze, użył dosłownie takiego określenia, spadłeś mi z nieba, bo potrzebuję zastępstwo na 3 miesiące. No, myślę sobie, spróbujemy. Niech będą 3 miesiące, a że prowizorka u nas jest najtrwalsza, no więc prowizorka pozostała przez następne 32 lata. Ciepłe popołudnie majowe, nabożeństwo majowe, kończę grać litanie i nagle młotem w głowę. Ból potworny, nawet wiele się nie zastanawiałem, co się dzieje, bo takiego bólu głowy to ja nie miałem, chociaż żyłem już kilka tych lat. Zleciałem, zostawiając wszystko tutaj rozłożone na dół, w zakrystii natknąłem się na księdza Krzysztofa, który nawet, jak powiedziałem, co mi się dzieje, to nie zastanawiał się, miał od razu pod zakrystią samochód, więc wsadził mnie, przewiózł mnie do szpitala. Tam komplet badań, pierwsza diagnoza, która brzmiała, no krwiak, który się rozlał, no troszkę taka, powiedziałbym, niepokojąca dla mnie grzesznika, no bo jak na spotkanie z Panem się wybierać w taki dzień. No ale te badania wszystkie, które mi zrobiono, miano skonsultować z lekarzem z Krakowa, no to siup na salę. Łóżeczko, na salę mnie przewieziono i tutaj wpychają mnie na pierwsze wolne miejsce, na półce obrazek świętej Rity. Nie byłoby to jeszcze takie dziwne, bo sytuacje takie się zdarzają. Można powiedzieć, to jest coś, co może się nawet i w normalnym życiu trafić, ale na drugi dzień
komplet badań, wszystkie jak po kolei. No i w tym momencie zostaję w szpitalu, łóżeczko, do sali, wjeżdżam na stanowisko, a na półce Rita. No już tutaj w przypadek nie wierzę. Dwukrotnie i ta sama sytuacja. Nie musiałem się zastanawiać. A potem 2 miesiące leczenia i po 2 miesiącach wracam. Bez uszczerbku. Ta posługa czy praca organisty wcale nie jest taka prosta. Nie dość, że trzeba w odpowiedniej tonacji zacząć tą pieśń. Trzeba odpowiednio przygotować instrument, żeby zarejestrować taką barwę, której się spodziewamy potem, kiedy zaczniemy już grać. Poza tym dochodzi jeszcze wyświetlanie tekstów, które mamy tutaj potem na ekranie. No i dochodzi jeszcze klawiatura pedałowa, która obsługiwana jest z nogami. Piotr Zych, budowniczy organów sanktuarium świętej Rity w Nowym Sączu. Chciałbym pokrótku wyjaśnić cały proces powstawania takiego dzieła w tak uroczystym, wspaniałym miejscu jak sanktuarium świętej Rity. Na początku takiej realizacji, jaką jest budowa nowego instrumentu, zawsze dokonujemy wstępnych analiz wielkości kościoła, architektury kościoła, możliwości akustycznych, wielkości całej kubatury świątyni, tak żeby w jak najlepszy sposób dopasować instrument do danego wnętrza. W przypadku tego sanktuarium powstało bodajże na początku 11 koncepcji architektonicznych, które zostały przedstawione księdzu prałatowi. Spośród tych wszystkich koncepcji ostateczna forma jeszcze wymagała lekkiego dopracowania. Ksiądz prałat życzył sobie, aby forma architektury była asymetryczna. Tak też dostosowaliśmy ostateczną architekturę. Z mojej strony, jako ze strony budowniczego, mogę powiedzieć, że do każdej realizacji zawsze podchodzimy w sposób indywidualny. Nigdy nie traktujemy organów w sposób jakiś automatyczny. Każdy element instrumentu jest przemyślany, dostosowany indywidualnie do każdego wnętrza. Wiadomo, że instrument taki, jakim są organy piszczałkowe, jest to instrument zbudowany z tysięcy piszczałek, setek listewek, skomplikowanej mechaniki, elektroniki. Jest to połączenie tak naprawdę wszystkich rzemiosł. I z jednej strony jest to na początku praca wymagająca zaprojektowania tych wszystkich elementów i opracowania jakiejś pewnej koncepcji, natomiast później wiadomo, że taki instrument, żeby powstał, pracuje nad nim sztab osób odpowiedzialnych za wykonywanie poszczególnych zadań. Od momentu, kiedy organy przyjechały do parafii, wcześniej jeszcze byliśmy z księdzem proboszczem, oglądaliśmy takie prace wstępne, które już polegały na pakowaniu instrumentu, na tym, jak on miał wyglądać. Siedzieć tu z przodu, ktoś mówi, 12 metrów wysokości, ale widziałem, jak ten sprzęt został przymocowany do ściany, więc nie boję się, że się na mnie zawali. Nawet gdyby zginąć pod tym, to też byłaby chwalebna śmierć. Natomiast czy ten dźwięk wydobywa się z niczego? Ten dźwięk to jest powietrze odpowiednio pobrane, uformowane, a następnie w odpowiednie miejsce dostarczone, żeby ten zespół piszczałek, który odpowiada za dany głos, mógł z siebie wydobyć brzmienie. Jest to fascynujące, dlatego że
Żadna siła wyższa nad tym nie pracuje. To jest kształt piszczałki, to jest jej długość, to jest sposób jej zakończenia, budowa, materiał, z którego się wykonuje takie piszczałki. No i w połączeniu z drewnem, w którym się obsadza te elementy, no i sterowanie w postaci klawiatury, gdzie poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza uruchamia się brzmienie określonego albo głosu, albo określonej piszczałki. Taka klawiatura nazywana jest manuałem. Ma swój miech, który ma swój zapas ciśnienia, odpowiednio regulowany, żeby to ciśnienie miało stałą wartość. Manuał trzeci to jest manuał, który steruje piszczałkami i tutaj klapami do ostatniego, najwyższego segmentu organów. Manuał pierwszy to jest manuał, który ma zespoły brzmieniowe po tej stronie i też piszczałki takie wargowe, metalowe i piszczałki, które są głosami językowymi. Tutaj przykładowo na przykład Montre. Oczywiście taki zespół brzmieniowy może być w odpowiedni sposób, czy był najpierw intonowany, strojony. To są prace, które firmę Zych i tutaj kosztowały bardzo dużą ilość czasu, który tutaj panowie stroiciele z instrumentem spędzili. No i oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć o twórcy całej dyspozycji organów, czyli tego, jakie głosy będą zamontowane do poszczególnych głosów, jakie będą wysokie piszczałki, jakie będą miały średnice, panu profesorze Karolu Gołębiowskim. No, najlepszym, myślę, jednym z najlepszych organistów Polski, na stałe mieszkającym w Belgii i będącym wykładowcą w Akademii Muzycznej w Kielcach. Drugi, na którym akompaniuje się do pieśni. Ten manuał umożliwia granie wszystkimi głosami, które są w organach, dlatego że istnieją przełączniki czy rejestry, które po wyciągnięciu łączą głosy z trzeciego manuału i z pierwszego na drugi. Ja zaprezentuję teraz taką małą rzecz. Drugi manuał gra wszystkimi głosami, które są w tej chwili powyciągane. Tutaj organy piszczałkowe to kwestia utrzymania odpowiedniej wilgotności, temperatury, dlatego troszeczkę zmieniają się zasady, nie otwiera się tak często drzwi, żeby nie zmieniać temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczenia. Trzeba czasem którąś piszczałkę namówić do posłuszeństwa, bo odmawia, gramy, nagle o, coś tutaj nie gra, dziurka. Nie dam sobie, przypuśćmy, gwarancji na to, że to, co bym powiedział, trafiłoby również do ludzi, ale na pewno powiedziałbym, że nie wstydź się Boga, bądź zawsze blisko Boga i to tłumaczę nawet niejednokrotnie w czasie lekcji gdzieś tam, jak komuś się coś nie chce. Mówię, że Panu Jezusowi, Panu Bogu nie chciało się też umrzeć na krzyżu, być może, a jednak to dla nas zrobił. A święta Rita czuwa i każdy, kto ma problem, powinien do niej przyjść, a ona zawsze wysłuchuje.